I owe a big thanks to Henry for pushing through a rough voice today. Jest, otrzymuję podziękowania, że jakoś to opanuje ten mój taki chropowaty głos dzisiaj. But thank you for the opportunity to share a few thoughts that I've been reflecting on it for a while. I hope they'll be a blessing. Dziękuję, że pozwoliliście mi tutaj być, aby podzielić się z wami kilkoma myślami, o których będziemy rozmawiać. I want to start off with a true story from the state of Florida. Chciałbym zacząć taką historią, prawdziwą historią ze stanu Florida. There was an elderly white lady returning to her car after doing some shopping. Była pewna starsza pani, która zrobiła zakupy i wracała do swojego auta. There she found four young men about to drive away with her car. I tam znalazła czterech mężczyzn, którzy właśnie chcieli odjechać jej autem. Being America, she dropped her shopping bags and pulled out a gun, pointing it at them. I będąc w Ameryce, postawiła swoje torby i wyciągnęła pistolet i skierowała w ich kierunku. And she yelled at the top of the lungs, "Get out of my car! I will shoot!" I krzycząc z całych sił zawołała: "Uciekajcie z mego auta, w przeciwnym razie będę strzelać." The four young men didn't wait to find out and ran away quickly. Czterech młodych mężczyzn nie czekało na dalsze wyzwanie, szybko uciekli. And the lady was quite shaken by this incident and took a while before she could put her shopping in the car. Ona była taka wstrząśnięta całym tym incydentem i wsadziła swoje torby do samochodu. She needed a few minutes just holding on to the steering wheel. Potrzebowała kilku minut, żeby w ogóle utrzymać się, trzymając się kierownicy. She was so rattled by this occasion that she picked up the key and was tremoring. Była w takim szoku, że wzięła klucze od stacyjki i cała się trzęsła. And she had such great difficulty getting the key into the ignition. I miała wielki problem włożyć kluczyk do stacyjki. And for a minute or two she was there sitting just trying to get this key into the ignition. I tak przez minutę albo dwie siedziała tam i trzęsła się, starała się włożyć kluczyk do stacyjki. She tried and tried and then finally she realized why it wasn't working. I próbowała, i próbowała, i nagle zrozumiała, dlaczego tego nie potrafi zrobić. And it was the same reason she wondered why there was a frisbee and a soccer ball on the front seat. I z tego samego powodu zrozumiała, dlaczego tam na przednim siedzeniu była piłka i był frisbee, czyli ten krążek do rzucania. A few minutes later she found her car five spaces down. Kilka minut później znalazła swoje auto zaparkowane kilka miejsc dalej. So she moved all her shopping over to her own car. Załadowała wszystkie swoje torby do swojego samochodu. And then made her way to the police station to report the mistake. I pojechała na policję, aby zgłosić swoją pomyłkę. After telling the sergeant what had happened, he couldn't stop laughing. I sierżant, który mu opowiada historię, nie mógł powstrzymać śmiechu. And then pointed down the hallway to four young men. I wskazał na przeciwną stronę tej poczekalni na czterech młodych mężczyzn. Who came to report that there was a crazy old white woman who tried to take their car. Którzy zgłosili, że szalona starsza kobieta napadła na ich samochód. No charges were filed that day. No charges were laid. Oczywiście żadnych oskarżeń tego dnia nie było zgłoszonych. It's a story that highlights the dangers of confidence. I to jest historia, która pokazuje albo opisuje niebezpieczeństwa pewności siebie. It's a fantastic thing, but comes with a few precautions. Jest to, pewność siebie jest fantastyczną rzeczą, ale trzeba uważać na kilka rzeczy. And the Bible is full of examples where we see similar things happening. W Biblii znajdujemy wiele przykładów, w których podobna sytuacja się zdarza. And if there was one character I had to pick who embodies this problem with confidence. I jeżeli miałbym wybrać tylko jedną postać z Biblii, która ucieleśnia tą samą
z pewność siebie. It has to be Peter. To musi być Piotr. And for that reason, the topic for the message today is the confidence of Peter. I z tego powodu tematem dzisiejszego kazania jest pewność siebie Piotra. And I want to explore with you two stories in particular. Chciałbym z wami popatrzeć na dwie, szczególnie na dwie historie. And would invite you to open your Bibles to Matthew chapter 26. I chciałbym, abyście otworzyli swoje Biblię i tam rozdział Mateusz rozdział 26. There's only two chapters we'll look at today, so don't worry about needing to turn the pages too much. I będziemy tylko patrzeć na dwa rozdziały, także trzymajcie otwartą Biblię. But our first story takes place after Jesus enters Jerusalem. Nasza pierwsza historia pokazuje, kiedy Pan Jezus wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. And the excitement of his disciples in the upper room. I również to było po tym i również pokazuje tą ekscytację uczniów w tym górnym pokoju. We read in verses 31-32 of this chapter. Czytajmy wiersz 31 i 32 26 rozdziału Mateusza. Then Jesus said to them, all of you will be made to stumble because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. Czytam te dwa wiersze, 31 i 32. Wtedy Jezus rzekł do nich, wszyscy zgorszycie się ze względu na mnie tej nocy, bo jest napisane, uderzę pasterza, a owce stada będą rozproszone. Ale kiedy zostanę wskrzeszony, pójdę przed wami do Galilei. Here Jesus is giving the disciples an insight about what's about to happen in the next few days. Tutaj Jezus daje uczniom spojrzenie, pokazuje im, co się stanie w ciągu następnych dni. He's clearly predicting his own death. Tutaj zupełnie otwarcie przepowiada swoją śmierć. But Peter gives a very interesting response in just the next verse. Ale Piotr tutaj daje bardzo interesującą odpowiedź. Następny wiersz. He says, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. Wiersz 33. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, ja się nigdy nie zgorszę. This is classic confident Peter. Klasyczny, pewny siebie Piotr. It's probably a statement that would have been a bit embarrassing looking back in hindsight. To oświadczenie, które z perspektywy czasu jest żenujące. But I want to ask you to maybe give Peter a bit of the benefit of the doubt. Może dajmy tutaj dajmy mu tak zwany benefit of doubt Piotrowi. Remember first of all that Peter was one of Jesus' closest friends. Pamiętajmy, że Piotr był jednym z najbardziej z uczniów, którzy byli jednym z najbliżej Jezusa. Jesus had taught Peter, they ate together and traveled together. Jezus, Piotr razem z Jezusem jedli razem, uczyli się, podróżowali razem. They had served multitudes alongside each other and performed miracles. I oni razem służyli tłumom i również razem czynili cuda. And probably the two most significant events between Jesus and his disciples up to this stage. I może jednym czy takim najbardziej znaczącym wydarzeniem między Jezusem i jego uczniami do tej chwili had been experienced by Peter. To było doświadczenie, które posiadał Piotr. You'll remember he walked on water. Pamiętajmy, że chodził po wodzie. And he was also at the Mount of Transfiguration. Jak również był na Górze Przemienienia. So maybe it's not all that crazy to understand why Peter felt confident in this situation. I może z tego powodu nie jest takie zupełnie niepoważne, dlaczego Piotr mógł się czuć tak pewny siebie. They'd been through so much, why would he abandon Jesus now? Dlaczego Piotr miałby teraz opuścić Jezusa? And so we continue reading a little bit further on of this confidence of Peter.
A więc czytamy kilka wierszy dalej o tej pewności siebie Piotra. And I want to explore maybe some of the details of this confidence. Chciałbym z wami tutaj popatrzyć się na pewne detale tej pewności siebie. And we get some more insights in verses 50 and 51 of this same chapter. I tam mamy dalsze, głębsze spojrzenie na całą sytuację w wierszach 50 i 51 tego samego rozdziału. We read there, then they came, that is the priests and their guards, and laid hands on Jesus and took him. And suddenly one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Czytam 50 wiersz i 51 wiersz. Wówczas rzucili się na Jezusa i pochwycili go, i nagle jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. If you look in the Gospel of John, we see very clearly that it is in fact Peter who does this. Jeżeli otworzymy Ewangelię Jana, widoczne tam jest jasno, że to był Piotr, który to uczynił. And I think it's another classic display of Peter's confidence. I tu znowu widzimy ten klasyczny pokaz pewności siebie Piotra. He's got good intentions, a fiery, courageous spirit. Ma dobre intencje z ognistym i odważnym duchem. But he just seems to miss the point. Ale wygląda na to, że brakuje mu zrozumienia, o co chodzi. Instead of realizing that God had things in control, he saw them as completely out of control. Postrzegał rzeczy, które jakby wymykały się spod kontroli, ale nie zdawał sobie sprawy z tego, że Bóg nad wszystkim panuje. And instead he trusted what he had, his sword and his ability to use it. I zamiast tego ufał temu, co miał, siły i tego miecza. And I have to say it's sort of my natural response to laugh at this confidence of Peter. Moją taką naturalną tendencją w tej chwili uśmiechnąć się nad tą reakcją Piotra. His ability to just shrug off a prediction from the Son of God. Jego zdolność odrzucić przepowiednia czy proroctwo samego Syna Bożego. I chuckle at the thought that he, an untrained fisherman. I uśmiecham się nad tą myślą, że on i ten niewykształcony rybak could hold off a small group of trained guards. Mógłby zatrzymać czy odeprzeć niewielką grupę strażników. But reflecting on this story more, I think that maybe there is a little bit of me in Peter as well. Ale tak myśląc głębiej o tej historii, zauważam, że może część tego Piotra istnieje we mnie. In fact, I think there's a part of this Peter that we can probably all relate to. I na pewno w zachowaniu Piotra znajdziemy siebie, którzy w podobny sposób reagujemy. We're all trained, I believe, to acquire the confidence of Peter. Myślę, że wychowano nas tak, aby zdobyć pewność Piotra. We're brought up, raised from children to trust ourselves. Jesteśmy wychowani w ten sposób jako dzieci, aby zaufać sobie samemu. And just to illustrate the point, think of children. Żeby zilustrować, pomyślmy w tej chwili o dzieciach. To start off with, they need help with everything. Dzieci, wiadomo, kiedy się rodzą, potrzebują pomoc we wszystkim. They need food, clothing, safety. Potrzebują ubranie, bezpieczeństwo, wszystko. They are unable to read or write for themselves. Nie potrafią czytać ani pisać sami. Yet by the time they leave home, ale w czasie, kiedy opuszczamy, znaczy my jako dzieci opuszczamy dom, the healthy goal is that they're confident to tackle all these things themselves. Zdrowym celem w tym wszystkim jest, abyśmy mogli o siebie zadbać. They should be able to do things like the laundry. Powinniśmy zrobić rzeczy, na przykład pranie. Be able to manage their finances. Czy postarać się o swoje finanse. Maybe be able to solve numerous problems. No, będziemy mogli w stanie rozwiązać wiele problemów. And also sometimes solve the problems of others, which is often what we call work. A przy okazji rozwiązać wiele problemów innych, co nazywamy pracą.
They grow in their confidence and their independence together. One, dzieci, czy my wszyscy rośniemy w tej pewności siebie. Our workplaces are exactly the same. To samo w szkole. To samo w miejscu pracy. We become more assured in working alone. I jesteśmy, chcemy coraz bardziej, znaczy wprowadzamy, jesteśmy w sytuacji, gdzie chcemy pracować sami. And the further you progress, you accept greater responsibility. I w czasie, kiedy bardziej zaangażowani jesteśmy w tą pracę, and it means that you have to make more far-reaching decisions and act on them often alone. Oznacza to, że będziemy musieli podejmować dalekosiężne decyzje i oczywiście działać na ich podstawie sami. And so in life we are trained to think that we should be more confident the more independent we are. Widzę, że jesteśmy prowadzeni w tym kierunku, że powinniśmy być bardziej pewni siebie niż w rzeczywistości jesteśmy. And I want to stress that this is a good confidence. This is a healthy thing to have. Muszę podkreślić, że jest to dobre przekonanie, jest to dobra rzecz, aby ją posiadać. It shows maturity in life and professional maturity as well. Pokazuje to dojrzałość w życiu, jak również profesjonalną dojrzałość. But remember that this is a self-assured confidence. Ale pamiętajmy, że to jest pewność, która pochodzi z nas samych. And in that sense, it's very similar to the confidence of Peter. I w tym sensie jest bardzo podobna do tej pewności siebie Piotra. So when we apply it to our spiritual lives, we see a few problems arise. Kiedy zastosujemy ją do naszego duchowego życia, widzimy tu kilka problemów. It can mean that our faith is very based on what we know, what we do and what we have. Widzimy, że nasza wiara jest jakby bazuje na tym, co wiemy, mamy i tak dalej. So I don't want to leave this as an abstract idea. Let me run through a few examples. Przeprowadzę albo pokażę wam kilka przykładów. For me personally, one area I see it a lot is how I solve problems. Dla mnie najbardziej widoczne jest to w tym, w jaki sposób rozwiązuję problemy. If I've got a problem, I make time to think about it. Jeżeli mam problem, staram się o tym myśleć. I brainstorm solutions. I write a pros and cons list. Przeprowadzam dla siebie tak zwaną burzę mózgów. Robię listę za i przeciw. There are times where I need some extra research, or maybe I ask someone for some ideas. Czasem potrzebuję zrobić głębsze badanie, albo potrzebuję kogoś z zewnątrz, który by mi w tym pomógł. And these are all very healthy things to be doing. I to są bardzo zdrowe rzeczy w tym, co chcę zrobić. But there's one thing I'm missing that God encourages all followers of His to do. Ale w tym brakuje mi jednej rzeczy, do której Bóg zachęca wszystkich Jego naśladowców. And that's simply to ask Him. A to jest taka prosta rzecz. Poproś Boga. Easy to rush and rush and make decision and decision. A więc widzimy, że biegnę, gonię, pędzę, podejmując różne decyzje. Sometimes mentioning an idea to God or thanking Him when things work out well. Czasem wspomnę o wszystkim Bogu i podziękuję Mu za rzeczy, które dobrze idą. But never really asking. Ale nigdy nie proszę. Or waiting for God's plan. A nie proszę ani nie czekam na plan Boży. And there's this trap with this way of thinking. I tu jest pewna pułapka w tym sposobie myślenia. Because it's easy to even give God time. Ponieważ jest to dosyć łatwe dać Bogu czas. Yet isolate Him from all the decisions in my life. Ale izoluję Go od wszelkich decyzji, które podejmuję w życiu. And sometimes even feel that He's still in charge. I jeszcze do tego czasem myślę, że to On wszystkim kieruje. So to relate this back to our story, I'm often like Peter. Yeah, a więc wracając do naszej historii, ja czasem jestem jak Piotr. I pull out my sword and fight the battle on my own. Wyciągam swój miecz i walczę z nim. I can fight it because I'm healthy. Mogę walczyć, ponieważ jestem zdrowy. I can fight it because there's an education behind me. Nawet potrafię to zrobić, ponieważ mam edukację, jestem wykształcony. Or the problem's not too big because there's a little bit of money in the bank account. Albo ten problem nie jest taki duży, ponieważ mam trochę pieniędzy w banku.
And just like Peter, I forget that I'm not the one who's meant to be in control. I tutaj w tym momencie zapominam, że jestem tak jak Piotr, który czuję się jak, jestem jak Piotr, który w tym momencie zapomina, że to nie on ma nad wszystkim panować. And there are a few other areas in life where I think this happens very commonly too. I jest wiele innych rzeczy czy miejsc w życiu, gdzie to się zdarza. In my personal line of work, the patients I work with, for example. Tam, gdzie pracuję, z pacjentami. I get very focused on how to address a medical need. I bardzo jestem skupiony nad tym, w jaki sposób zaadresować ich problemy medyczne czy zdrowotne. Yet I often forget to look through God's eyes at the bigger needs in their life. Ale bardzo często zapominam patrzeć na nich Bożymi oczami Boga, jakby powiedzieć, aby wejść w głębsze, rozwiązać głębsze problemy w ich życiu. Relationships are another area. I think this very commonly happens. Relacje to są znowu inne problemy, które bardzo często się zdarzają. It's very common to see someone praying to God, maybe asking him to bring someone special into their life. Na przykład bardzo widzimy czasem kogoś, który modli się, aby Bóg dał mu jakąś specjalną osobę w ich życiu. Yet I've seen it that when they meet someone special, the prayers just seem to dry up. Ale w momencie, kiedy kogoś spotkają, wygląda na to, że te modlitwy kończą się. As if God doesn't have a role to play in the growing that relationship. Tak jakby Bóg nie posiada żadnej roli, aby ta relacja powstała. Another one is sometimes people pray when they're in a financial struggle. Inna sytuacja, widzimy, że ludzie modlą się, kiedy są w finansowych problemach. Yet the prayers seem to be absent when it came to all the lifestyle decisions that led up to it. Ale widzimy, że tej modlitwy nie brakuje, że tej modlitwy brakuje w sytuacji, która mówi o sytuacjach, które doprowadziły do tych problemów. Careers and especially climbing career ladders is another very common example. Kariera, szczególnie wspinanie się po szczeblach kariery. It's a good thing to aim high, to excel at what we do. Jest dobrą rzeczą mierzyć wysoko i osiągnąć coś. But if you take God out of the decision making, so many people find themselves in trouble. Ale jeżeli ci ludzie nie pytają Boga o to, ile on chce, aby poświęcili dla tej swojej kariery. They may achieve their career goals. Może osiągną swoje cele, jeżeli chodzi o karierę. But they are shaken with guilt and remorse when they see the damage to family and health. Ale czują się wstrząśnięci i winni, kiedy widzą tą szkodę, którą wyrządzają sobie i rodzinie. What about church ministry? A co tak służba w kościele? Maybe you're the person who always says yes. Może jesteś takim człowiekiem, który na wszystko powie tak. And I think it's a good thing for every Christian to be involved actively in a church community. I ja myślę, że to jest dobrą rzeczą, aby każdy chrześcijanin był aktywnie zaangażowany w pracy kościoła. But don't forget, everything you say yes to takes time away from something else. Ale nie zapominaj, że jeżeli powiesz jest do w pewnej części, bierze to czas z innej części twojego życia. If we say yes straight away to everything, it leaves no room for God to guide us in how he wants us to serve. Jeżeli powiemy tak do wszystkiego, dla każdej prośby, wtedy nie pozostaje czasu na te czynności, do których Bóg chciałby nas prowadzić. And so even while doing very good things, if we never pray, we may be missing out on God's calling for our lives. That's right. So even though we do very good things, I nawet wtedy, kiedy robimy czy czynimy jakieś dobre rzeczy, we may be taking God's opportunity for a calling in our lives. I może w ten sposób zabieramy Bogu okazję, aby dał nam możliwość w innej części naszego życia, dał nam inne powołanie. And so these are just some
tip of the iceberg number of examples. I to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o te przykłady, o których mówiliśmy. Of what can be missing in our life when we go with the confidence of Peter. To zauważmy, co możemy stracić w życiu, jeżeli zastosujemy, czy pójdziemy w tą pewność, z tą pewnością Piotra. When we have a self-assured confidence. Kiedy mamy pewność siebie, którą sami sobie wytworzymy. And exclude God from our active decision making. Wtedy możemy, czy ryzykujemy wykluczeniem Boga z naszego życia. But there is good news. We have good examples to follow. Ale mamy, tu jest dobra wiadomość, mamy dobre przykłady, które możemy naśladować. And there's one in particular in the Bible that I want to spend a bit of time on as a role model for us. I jest jeden taki szczególny przypadek, czy taki przykład, nad którym, z którym chciałbym spędzić trochę czasu. And of all people, it is Peter. I ze tych wszystkich tych ludzi, których chciałbym mówić, jest właśnie Piotr. And I would invite you to look in Acts chapter 3 with me. Chciałbym, żebyście otworzyli w tej chwili Dzieje Apostolskie, rozdział 3. The back story is big, so we won't cover the whole passage. Ta historia to jest długa historia, nie będziemy czytać całego pasażu. But it occurs after Peter and John heal a lame man. Ale tutaj widzimy Piotra i Jana, którzy uzdrawiają chromego człowieka. And the whole city of Jerusalem sees it. I tutaj całe miasto Jeruzalem widzi to. It creates such a stir that the Sanhedrin arrest both the disciples. I zamieszanie, które to wywołuje, zostaje oczywiście zauważone przez Sanhedrin. And during the questioning, the disciples attribute this miracle to Jesus. I po przesłuchaniu uczniowie przypisują to ten cud Jezusowi. And on hearing this, the Sanhedrin threatened the disciples never to speak the name of Jesus again. I kiedy Sanhedrin słyszy o tym, zagroził uczniom, aby nigdy o tym nic nie robili w imieniu Jezusa. And I just want to highlight that this is very similar to the Garden of Gethsemane. To jest, chciałbym wam podkreślić, że było to coś podobnego, co się działo w ogrodzie Getsemane. Both times Peter's life was at stake for following Jesus. I w obu przypadkach życie Piotra było zagrożone Yet this time in the book of Acts, the Sanhedrin receive a very different reply. Ale tutaj w tym wierszu, który czytaliśmy, Sanhedrin otrzymuje zupełnie inną odpowiedź. It was a reply filled with power and confidence. Tutaj była odpowiedź, która była cechowana mocą i siłą. And I would like to explore with you just three features of Peter in this chapter. Chciałbym w tej chwili tylko podkreślić trzy cechy tutaj, które jest związane z Piotrem. It's a rich chapter, there's much more to dig into it, but today we'll just stick with three. I to jest to bardzo bogaty wydarzenia rozdział, ale dzisiaj krótko skończmy na tym, co czytaliśmy. And to start off with, we'll actually go, sorry, to Acts chapter 4, where this story continues, and verse 9. Tak, w rzeczywistości chodźmy do rozdziału 4, gdzie ta historia jest dalej kontynuowana. We read in Acts 4, verse 9, but Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. Ale Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, to czytam wiersz 19. Czy jest słuszne w oczach Bożych słuchać was bardziej niż Boga? Sami osądźcie. Thank you. Henry just pointed out it's verse 19. Thank you for that. And we see in this response that Peter did not rely on people for confidence. I tutaj widzimy to w tej odpowiedzi, że Piotr nie polegał na ludziach, którzy dodają mu pewności siebie. It's a very common trap to fall into, even in church communities. Jest to bardzo taka, popularna pułapka, do której można wpaść nawet i w środowisku kościolnym. It's a natural trap to build our assertiveness on the confidence of those around us. Jest to taką naturalną rzeczą, abyśmy budowali własną pewność siebie na podstawie tych, którzy są dookoła nas.
But obviously we fall and other people fall as well. Ale oczywiście nie tylko my, ale również inni ludzie upadają. And the trap is that if we put our confidence in the confidence of others. I tutaj tą pułapką jest, tym problemem jest, jeżeli włożymy naszą pewność siebie, oprzemy ją na pewności siebie innych. We almost certainly play the seesaw between pride and insecurity. I jest prawie pewne, że tutaj bawimy się w taką huśtawkę pomiędzy dumą i niepewnością. And Peter was very clear that God has the last say. I tutaj Piotr był, było mu to zupełnie jasne, że Bóg ma ostatnie zdanie. He has the say on what's right and wrong. On tutaj miał, on to był tym, który powie, co jest dobre i co jest złe. And he has the say on your value as well. Jak również Bóg ma co do powiedzenia i w waszym przypadku. And that gave Peter confidence. I to dało Piotrowi tą pewność siebie. For our second verse, I would encourage you to go to verses 29 and 30 of this same chapter, Acts chapter 4. I zachęcam was, abyśmy jeszcze poszli razem do wiersza 29 i 30 tego samego rozdziału. We read there, "Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus." Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 29-30. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj swoim sługom, aby z całą odwagą głosili Twoje słowo, wyciągając Twoją rękę, aby uzdrawiać i aby znaki i cuda mogły się dziać w imieniu Twojego świętego sługi Jezusa. Some of the key points on this topic I take from this verse. Kilka takich głównych punktów wyciągam właśnie tu z tego wierszy, tych wierszy. Is that Peter had in the front of his mind that God had a purpose for him. I tutaj Piotr, widzimy, że Piotr jasno sobie uświadamiał, że Bóg ma pewien cel dla niego. A purpose which God would help him accomplish. I cel, który chciał, był to cel, dla którego który Bóg chciał, aby Piotr osiągnął. This time Peter remembered that God was in control. W tym momencie, w tym momencie Piotr pamiętał, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Instead of reaching for his own sword, zamiast sięgać po swój własny miecz, he simply asked God to work through him. On po prostu poprosił Boga, aby Bóg pracował przez niego. So Peter was very clear on his calling in life. Tutaj widzimy Piotra, który ma zupełnie jasną wyobraźnię o swoim celu swojego życia. He felt called to share the word of God. Był powołany do tego, aby dzielił się ze Słowem Bożym. And one of the struggles that I think we all face as humans. Jednym z takich zmagań, w obliczu których stoimy jako ludzie, that can very easily cause us to drift into self-confidence. Które łatwo spowoduje, że będziemy dryfować w kierunku tej pewności siebie. Is that we may lack an understanding of God's purpose for our lives. Jest brak zrozumienia w celu w naszym życiu. We often think very small. Bardzo często myślimy mało, znaczy myślimy o małych celach. We can very easily think short term. Bardzo często myślimy tylko na krótką odległość. And lose sight of the bigger plans God has. I w ten sposób tracimy spojrzenie na ten wielki plan, który Bóg ma dla nas. Plans which we can only rely on Him to achieve. Ten plan, który może być zrealizowany, jeżeli będziemy spolegać na nim. And so Peter could go with confidence, knowing that by following God, he was living the most exciting life. Peter could go with confidence, knowing that he was following God's exciting life. Piotr mógł być tutaj iść do przodu, będąc pewny siebie, myśląc, że realizuje tutaj plan Boży. It was going to be a fulfilling life. It was going to be a fulfilling life. I osiągnie życie, które go będzie usatysfakcjonowane. And that leads to our third
verse from this chapter. I to prowadzi nas do trzeciego wiersza w tym rozdziale. Acts 4:31. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział i tam 31 wiersz. We read there, and when they had prayed, the place where they had assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. A kiedy się modlili, zadrżało miejsce, na którym byli zgromadzeni, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili Słowo Boże. The start of that verse says, and when they had prayed. I początek tego wiersza mówi, kiedy się modlili. This was the community of believers in the city of Jerusalem. Było to społeczeństwo wierzących w mieście Jeruzalem. This time they consulted God. W tym momencie oni radzili się Boga. They laid out their hearts, their desires, and asked for guidance. Otworzyli swoje serca i prosili o wskazówki. And I believe one of the greatest needs of every Christian is to recognize the need to pray. I jest jedną z największych potrzeb społeczności wierzących, a to jest potrzeba modlitwy. Not once the problem's too big to handle. I nie ma problemu zbyt wielkiego, tak dużego, że nie można go opanować. Not once there's no solutions that seem available. Albo nie możemy znaleźć rozwiązania. But even about the small things. But even about the small decisions. Ale również chodzi o małe decyzje. An area that I've been reflecting on is especially our conversations with others. I to miejsce, którym chciałbym tutaj, o którym mówimy, jest specjalnie skoncentrowane na rozmowach z innymi. There are so many times where I'd wished I'd prayed before I'd said some of the things I did. Było wiele przypadków, których mogłem powiedzieć, że których żałowałem, że nie modliłem się zanim powiedziałem o czymś albo co zrobiłem. I'm not sure whether you've had similar experience of trying to witness to someone. I nie wiem, czy macie podobne doświadczenia, kiedy próbujecie świadczyć innym. Even that small conversation, I believe, is one of the most complicated moments in life. Nawet te najmniejsze rozmowy, najbardziej jakby powiedzieć, bez znaczenia rozmowy, mają wielkie znaczenia i są bardzo skomplikowane. And I firmly believe that the Bible repeatedly shows. I jestem przekonany, że Biblia wiele razy pokazuje, that God's most powerful influences in this world, że Boże najpotężniejsze wpływy w Boga w tym świecie, are not necessarily the ones who have studied the most. Nie są ci, którzy najwięcej studiowali. Aren't necessarily the best speakers. Czy nie są ci, którzy są najlepszymi mówcami? They might not even have the most incredible testimony. Może nawet nie posiadają jakichś wspaniałych doświadczeń. But rather the one who prays for God's will. Ale są to raczej ci, którzy modlą się, aby poznali wolę Boża. Even in the simple things like a conversation. I nawet w takich małych rzeczach jak rozmowa. And so maybe unlike most areas of our life. I może tak jak w wielu dziedzinach naszego życia, where it is good to grow in our independence. Jest dobre się usamodzielnić. In our spiritual walk, w naszej duchowej wędrówce, the safest path is always the one where we become more dependent on God. Najbezpieczniejszą drogą jest ta, która jest coraz bardziej zależna od Boga. And the reality is that this Peter we read of in the book of Acts. I rzeczywistość jest taka, że ten Piotr, o którym czytamy w księdze Dziejów Apostolskich, yes, still very much to learn. Jest to człowiek, który jeszcze ciągle się musi uczyć. Was still so much more mature because he had confidence in God. Tutaj go znajemy jako o wiele bardziej doświadczonego, bardziej dojrzałego, ponieważ miał zaufanie do Boga. Not a self-assured confidence, but a Christ-assured confidence. Nie
zaufanie albo niepewność siebie, która wypływała z niego, ale pewność, która wypływała z Boga. I want to finish with a short story. Chciałem wam na koniec opowiedzieć pewną krótką historię. Maybe you've heard of the fiction novel called Call of the Wild. Na pewno z nas, wielu z nas zna tą historię czy książkę pod tytułem Zew woła. It's a story Zew natury. A story about a dog named Buck. I to jest historia o pewnym psie, który nazywał się Buck. Who experienced a lifetime of different hardships and adventures. Który przeżył wiele różnych przygód w swoim życiu. And during one period of his life, Buck had a close friend named Thornton. I w pewnym momencie ten pies Buck miał swojego przyjaciela, który nazywał się Thornton. They were journeying with a group of other men. I podróżowali z grupą innych ludzi. And set up camp at the very top of a cliff one evening. I pewnego wieczoru rozbili obóz na klifie, czy takim urwisku na przy brzegu lodowatej rzeki. And this really tall cliff was right next to a river with many rocks at the bottom. I ten klif był bardzo wysoki i stromy i kończył się na dole poszarpanymi takimi rozrzuconymi skałami. And as the sun was setting, Thornton was in a bit of a humorous mood. I kiedy słońce zachodziło, Thorn, czyli ten człowiek, który miał klifa, miał Baka, był w takim humorystycznym nastawieniu. And so after inviting over some of his friends, he looked at Buck. I zaprosił tych swoich przyjaciół i popatrzył na Baka. And pointing out over the edge of the cliff, i wskazując palcem na krawędź tego klifu, said, "Jump, Buck, jump." Powiedział: "Buck, skakaj, skacz." There was a brief moment of curiosity. What would Buck do? I tutaj był krótki moment, nie wiedziano, co się stanie. But in less than a second, Buck was on his feet. Ale w czasie krótszym niż sekunda, Buck już był na swoich nogach. And if it weren't for the quick reflexes of Thornton, i gdyby nie szybki refleks Thorntona, who caught Buck in mid-air, który chwycił tego psa w locie, Buck surely would have gone off the edge of the cliff. Z pewnością by przeskoczył brzeg klifu, oczywiście spadłby tam. The jump was so intentional that Thornton himself almost got dragged over the edge of the cliff as well. Siła tego skoku, ten impet, o mało nie przewrócił Thorntona przez krawędź klifu. And there was a stunned silence as people realized what had just happened. I w tym momencie zapanowało cicho, ponieważ ludzie zrozumieli, co się mogło stać, co się stało. Why did Buck jump? Pytanie było, dlaczego ten pies skoczył? Was it because he could somehow land safely? Czy może dlatego, że mógł w jakiś sposób bezpiecznie wylądować? Because he had some way of surviving a fall on jagged rocks? Czy może miał jakąś metodę przeżycia na tych skałach pod nim? Everyone was so stunned. Wszyscy znieruchomieli. Because of the trust this dog had in his human friend. Kiedy widzieli zaufanie tego psa, który miał do swojego przyjaciela, człowieka. And so I want to ask, when people look at our decisions, what do they see? Chcę wam dzisiaj postawić pytanie, ile więcej powodów trzeba, aby być pewnym, skoro When people look at our decisions, what do they see? I chcę zapytać, co ludzie widzą w nas, kiedy widzą nasze decyzje? Do they see decisions that are very well calculated? Czy one widzą decyzje, które są wynikiem dobrych kalkulacji? Or only well calculated? Albo tylko dobrych kalkulacji? Are our decisions following popular trends? Albo może nasze decyzje są po prostu trendy, czyli idą według modnych linii, tak bym powiedział. Or can they see that we have complete confidence? Albo może wiedzą, że mamy kompletne zaufanie in our heavenly friend. W naszego niebieskiego przyjaciela.
And for that reason it's my prayer. I z tego powodu jest to moją modlitwą. For each one of us here today, including me. Każdego z was tutaj obecnego łącznie ze mną. That we may go with the confidence of Peter. Abyśmy my rośli na podobieństwo zaufania, które miał Piotr. The mature Peter who had his confidence in God. I tego dojrzałego Piotra, który spolegał na Bogu. Amen. Amen.